Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Witajcie kochani, z tej strony Dora. Dzisiaj sobie zrobimy czytanie dla naszych cudownych wodników. Tak, zobaczymy kochani, co tam się u Was na tą chwilę ważnego zadziewa. Jakie najważniejsze wiadomości mają Wam do przekazania Wasze anioły, Wasi przewodnicy duchowi. Co na tą chwilę jest najistotniejsze? I czemu należy się przyjrzeć, tak? Co możemy tutaj się dowiedzieć, być może udoskonalić, rozwiązać. Zajrzyjmy w energię przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Zobaczymy, co zadzieje się do 3 miesięcy od momentu, gdy to oglądacie. Zachęcam Was do kliknięcia subskrypcji, tak, aby Wam się wyświetlił ten dzwoneczek. Jak klikniecie, ten dzwoneczek się zrobi czarny, to wtedy będziecie dostawać za każdym razem powiadomienia, gdy zostanie tutaj wrzucony jakiś film, jakieś nagranie, tak? Dobrze, energię przeszłości, kochani, mamy tutaj już królową kielichów. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Energię. O, jajajajajajaj. Czyli były tutaj jakieś już bóle. Coś trudnego związanego z macierzyństwem, z szczęśliwym domem, szczęśliwą z rodziną. Tak, zadziały się tutaj jakieś wydarzenia, które bardzo silnie wpłynęły na Was emocjonalnie. Energia teraźniejsza. Co my tu mamy na tą chwilę? Czyli pozostaje, kochani, tutaj jakieś strapienie z przeszłości. Trzymacie się czegoś kurczowo tutaj, tak jakbyście nie mogli czegoś odpuścić. Dużo bólu widzę tutaj, smutku, żalu, strapienia. Wow, ho, ho, ho. Także przygotujcie się na zmiany, kochani. Widać, że długo już chyba zastygnęliście w czymś takim, w jakimś takim poczuciu strapienia. Widzimy, że tutaj w przeszłości zaszły jakieś ciężkie sytuacje. To jest pewne, to jest pewne. No i to na Was taką odbiło pieczę, tak? Widzimy to w teraźniejszej chwili. Wy się trzymacie, kochani, gdzieś tam tej przeszłości kurczowo. Najbliższa energia pokazuje nam jednak, że Wy zmienicie coś. Tak, pięknie. Dobrze. Czy coś jeszcze jest? Tak, jest tutaj jeszcze. Pięknie. No cudowne, cudowne. Piękna energia. Już Wam wszystko po kolei tłumaczę. Wybaczcie, że się tutaj tak zachwycam i Wam nie mówię, o co chodzi, ale po prostu, wiecie, wyszło to, czego oczekiwałam. A więc w najbliższej przyszłości, kochani, oczekujcie dużych zmian. Nadchodzą bardzo duże zmiany do Waszego życia, tak? Widzimy tutaj wieżę, tak? Wieża właśnie mówi o tym, jak zaczyna się coś zadziewać, co zmienia całą strukturę lub to, w jaki sposób postrzegacie świat, tak? Także dzieje się tutaj coś bardzo ważnego, co zaburza tak jakby cały system i Wy w tym momencie stwierdzacie, ok, wystarczy, enough. Odcinacie się od tego, tak? Wiecie, zaczynacie dostrzegać, gdzie tu należy postawić pewne granice, od czego się należy odciąć, co należy porzucić, co Wam już nie służy. Tutaj w energii teraźniejszej widzę, że może być też jakieś nadużycie alkoholu, tak? Także tutaj dla osób, którymi to rezonuje, to też dla Was może być tutaj mowa właśnie o tym, że gdzieś tutaj w najbliższej przyszłości jednak postanowicie poradzić sobie z tym problemem i uporacie się z tym, tak? Ten problem, tak? Czyli to toksyczne przyzwyczajenie, w którym pozostajecie, powoduje, że czujecie się strapieni, tak jakbyście nie widzieli rozwiązania, nie widzicie jakoś takiej czystej przyszłości, rozwiązania, co to będzie dalej, jak to będzie wyglądało, tak jakby nie było tego czystego planu. I tu nadchodzi właśnie ten głupiec, czyli nowy początek, nowy start, tak? Dlatego, że w końcu postanawiacie się od czegoś odciąć, postanawiacie coś w końcu zostawić. I w takich momentach, kiedy wiecie, kiedy pewne rzeczy odpuszczamy, w naszym życiu pojawia się coś nowego na to miejsce. Zawsze tak jest. Każda pustka za każdym razem zostaje wypełniona czymś innym, tak? Także otwórzcie się na coś pozytywnego. Co tutaj się zadziewa do 3 miesięcy? Odchodzicie do czegoś lepszego, tak? Widzimy, że tutaj coś nie dawało Wam spełnienia, że
że to nie jest wystarczające, tak? Że nie daje Wam już, tak. Widzimy, że chcecie czegoś więcej, rozwoju, wzrostu, nowych doświadczeń, tak? Tutaj gdzieś jakby nie było tego spełnienia dotychczas, tego emocjonalnego, tak? Lub, tak, widzicie, jest ta zmiana perspektywy. Także to też jest, znowu spójrzcie, bardzo pozytywne posunięcie. Ha! Zmiana perspektywy, kochani, i z tym przychodzi Wam jasność, odpowiedź na pytanie, klarowność, tak? Czyli pewność tego, dokąd zmierzacie, czego Wy chcecie tak naprawdę. Dobrze, zobaczmy, co dalej. Przyjdzie tutaj do Was rozwiązanie, kochani. Do 3 miesięcy oczekujcie ważnego rozwiązania w swoim życiu. Naprawdę. I jak to się zadzieje, oczekuję od Was, że tutaj zostawicie mi komentarz, wrócicie do tego wideo, odnajdziecie to wideo i powiecie dokładnie, co się takiego zadziało w Waszym życiu. Co to była za wielka zmiana? 3 miesiące od dziś, kochani, zapiszcie sobie w kalendarzu. Naprawdę, tutaj będzie coś takiego, że przyjdzie do Was bardzo szybko. To naprawdę, nie dłużej niż 3 miesiące, to Wam gwarantuję. Przyjdzie do Was sprawiedliwość. Przyjdzie do Was, to może się tyczyć jakichś spraw związanych z urzędami, może jakaś jasność o coś, czego nie jesteście pewni, tak? To może być związane z lekarzami, z badaniami, z urzędami, z instytucjami różnego rodzaju, z sądem, tak? Jakieś takie ważne rzeczy, jakaś ważna odpowiedź. Jasność. I to dam Wam właśnie jasność pewną. Tak, widzicie? Zakończenie. Wychodzicie z tego cierpienia, bólu, smutku, żalu, porzucacie to wszystko, to cały, ten cały ciężar, pozostawiacie go po prostu w przeszłości. Wow, wszystko nam wychodzi w odwróconej pozycji. To znaczy, że widzicie, że przełamujecie coś, tak? Pokonujecie coś po prostu, kochani. Patrzcie. I mamy w odwróconej pozycji, kochani, co mamy? Nowy początek, nowy start. Tutaj prawdopodobnie postanawiacie po prostu coś pozostawić, kochani, ze sobą, coś porzucić, zakończyć i dlatego tutaj mamy ten nowy start. Koło fortuny. Wybór, tak? Wybór, czyli na tą chwilę macie być może jakiś wybór, pojawi się w Waszym życiu być może jakiś wybór, może ktoś się pojawi w Waszym życiu i stoicie przed jakimś wyborem, tak? To też o tym może mówić, ale widzimy też, że gdzieś tutaj się kurczowo trzymacie tej przeszłości, tak? I to powoduje właśnie, że jesteście w takim smutku, strapieniu, tak? W tym bólu. Widzicie, tego nie ma, tego jeszcze w tej chwili to się dla Was nie zadziewa, tak jakby w tej chwili nie, jakby, wow, jakby widzieliście to, musieliście to widzieć, to jest nagrane, cofnijcie sobie po prostu, co to było, wystrzeliła ta karta z procy, wiecie, co to jest za karta, spójrzcie, to jest ta sama karta, to jest dokładnie ta sama karta, a ja chciałam właśnie, chciałam zobaczyć, o czym nam mówi dokładnie ta karta, dlaczego nam się pokazała 4 denarów, no i wyskoczyła nam ponownie 4 denarów, wyskoczyła jak z procy, także, o czym nam to może mówić? O czym nam to może mówić jeszcze? Że coś tutaj wyskoczyło Wam prawdopodobnie, takiego nieoczekiwanego. Tak, i to się bardzo szybko zadziewa. Zobaczcie, pojawiają się w Waszym życiu prawdopodobnie jakieś nowe relacje. I to właśnie pozwala Wam ruszyć z tego, tak jak Wam powiedziałam, te sprawy sądowe i tak dalej, tak? Także tutaj coś się zadziewa, kochani, w tej chwili. Tutaj się coś zadziewa. Musicie puścić, musicie odpuścić po prostu to, czego tak kurczowo się trzymacie. Ruszyć naprzód, przyjąć za swoje nowy rozdział, tak? Coś tutaj jest jeszcze przed Wami ukryte, coś, o czym nie wiecie, tak? I to jest, kochani, ta najbliższa przyszłość, która Was tutaj czeka. O czym nam mówi tutaj ten hermit? Pustelnik, o czym nam mówi pustelnik? Zmiana perspektywy, tak? Czyli potrzebujecie czasu dla siebie, potrzebujecie skoncentrować się po prostu na tym, czego Wy potrzebujecie, zrozumieć pewne sprawy, tak? Przebaczyć pewne rzeczy, ale widać, że w najbliższej przyszłości, kochanie, czyli do 3 miesięcy pokonujecie tutaj jakieś bardzo, bardzo ważne rzeczy w Waszym życiu.
coś przerabiacie ważnego i to właśnie powoduje, że zmieniacie perspektywę, to w jaki sposób postrzegacie świat i wasze otoczenie. I to sprawia, że właśnie coś się zaburza, tak? To jest ta wieża, którą tutaj widzimy, tak? Wy sami doprowadzacie po prostu do tej wieży. Wy świadomie gdzieś doprowadzicie do tego. Prawdopodobnie wszechświat wam tutaj pomaga, tak? Ale to jest coś, świadoma sytuacja, coś tutaj takiego się pokazuje, że wy po prostu wiecie, że należy się odciąć, że to jest koniec, finito, starczy, tak? Enough. I wy po prostu postanawiacie tutaj iść w nowym kierunku spełnienia emocjonalnego. Tak, nie patrzeć tak już na może na te dobra finansowe i tak dalej, tylko właśnie gdzieś tutaj się mocniej skupiacie na tej miłości, na życzliwości, na tych uczuciach, na wypełnieniu tej pustki, tak? Może to być jakieś takie niezdecydowanie, ale widzicie, ponownie mamy to samo. Odejście do czegoś lepszego, tak? Porzucamy, to jest to najbliższe do 3 miesięcy, co się zadzieje do 3 miesięcy. I tutaj mamy, kochani, tą energię. Chciałam oczyścić, żeby zobaczyć, co tu się zadziewa. No i oczywiście z kolejnej karty, dokładnie ta sama nam karta wypadła. Także to może mówić o jakimś takim, wiecie, że wy naprawdę decydujecie się na to, aby iść do czegoś lepszego. Może być tu jakaś melancholia, wiecie, że pewne rzeczy się zadziały, one już nie powrócą. Tego już nie będzie, wasze życie się zmieniło i tak dalej. Wy musicie tutaj tak jakby też pewne rzeczy do siebie przyjąć za pewniak i zrozumieć, że po prostu tak to już jest i że nic pewniejszego w życiu nie ma jak zmiana, tak? I to zrozumieć też, przyjąć to po prostu do siebie. Tutaj widzimy, że czeka was jakaś praca, tak? Ale kochani, tutaj dostaniecie jakiś dar, także rozglądajcie się, przywiązujcie uwagę do znaków, bo pojawi się coś na waszej drodze, jakiś nowy, tak, spójrzcie, coś nowego, jakiś ktoś przyjdzie do was z jakąś nową możliwością. Możecie zacząć tutaj jakiś nowy projekt, rozpocząć coś nowego, tak? Może jakieś nowe zainteresowanie, coś, co po prostu odciągnie cię od myśli, które cię trapią i tak dalej, tak? Od tego po prostu, co gdzieś tam na co dzień cię, och... Wiecie, potrzebujecie czegoś może, żeby się od tego oderwać, tak? Może za dużo jest takich mocnych, silnych, negatywnych uczuć i gdzieś sobie z czymś nie radzicie i potrzebujecie gdzieś znaleźć sobie po prostu taką zdrową odskocznię od tego, tak? Coś, co wypełni, tak jak wspomniałam, jakąś tam pustkę w was, tak? Tak jakbyście czegoś potrzebowali, czegoś poszukiwali. O czym nam mówi tutaj ta dwójeczka odwrócona? Tak, otwieracie się, kochani, na coś nowego, tak? Postanawiacie tutaj, aż się tak może, momencik. Tak, odchodzicie od pewnych, spójrzcie, odchodzicie od pewnych relacji takich, które wiecie, że po prostu wam nie służą, od jakiejś konkurencji, rywalizacji, od poczucia, że musicie gdzieś w jakiś sposób się sprawdzać, pokazywać, dogadzać ludziom, żeby byli z was zadowoleni, żeby was chwalili, tak? Dzięki temu wyjdziecie z tego zblokowania. Widzicie? Musicie to pozostawić. Nie zastanawiać się nad tą oceną, która wokół was się rozgrywa. To nie wasza bajka. Wy macie swoje życie. Dlatego tutaj jest właśnie ta zmiana perspektywy. Bo wy zaczynacie patrzeć na siebie. Na to, co się dzieje wokół was. Nie na ten cały świat i na te wszystkie oceny i na tych wszystkich ludzi. I na to wszystko, co się od was oczekuje, czego się od was chce. Wy zaczynacie postrzegać to inaczej. Patrzycie na siebie, na to, czego wy potrzebujecie. Szukacie tego ukojenia. Spójrzcie, co mamy na odwrocie. Mamy szósteczkę kielichów, która mówi nam właśnie o tym, o tej harmonii, o tym balansie, równobrania i dawania, miłość, tak? Ktoś, kto po prostu przekazuje wam ten dobrostan, w którym sam się znajduje, tak? Dobrze, o czym nam jeszcze tutaj mówi dokładnie ten wisielec? Aha, czyli to ma związek, kochani, również z waszym spełnieniem, tak? Spełnieniem marzeń również, tak? Jakimś takim celem, który gdzieś sobie tutaj obraliście kiedyś, do którego tutaj dążyliście. O czym nam mówi tutaj ten as? Wow, kochani. I to jest klarowność. Wy tutaj otrzymacie jakąś klarowność względem właśnie miłości. Patrzcie, pokazało nam się ponownie koło fortuny. Tak, czyli do 3 miesięcy, kochani, tutaj nastąpią ogromne zmiany. Możecie oczekiwać szczęścia. Spójrzcie. Ta synchronizacja, no tego nie da się po prostu sam, nie, ja nie mogę sobie tego wymyślić. Spójrzcie na to, czy wy to widzicie? 10, 10, 10. Dziesiątki mówią nam o niczym innym, kochani, jak o zakończeniu. Koniec i nowy początek, tak?
Tak jak na samym początku pokazała nam się śmierć tutaj, jak tylko zaczęliśmy kłaść karty, to zaraz na samym początku nam... Momencik, zaraz Wam pokazuję. Tu była właśnie śmierć, która nam mówi o zakończeniu pewnych rzeczy, które strapienie Wam dawały, które ból Wam dawały, które po prostu powodowały, że nie mogliście spać po nocach, że czuliście po prostu się no, cały czas w jakimś takim bólu, smutku, żalu, tak? Porzucacie to, odchodzicie od czegoś, wyzwalacie się od czegoś, zakończacie pewien cykl. Pewien cykl zakończa się w Waszym życiu i otwieracie się na nowe, na szczęście, na dostatek, na miłość, na radość w Waszym życiu. To jest po prostu coś piękniejszego, no ja nie wiem, czy tutaj no, coś piękniejszego już chyba nie może być. Jaka jest wskazówka? Najbliższe 3 miesiące, wskazówka. Balans. Wprowadzić, sorry, że tak krzyczę, mam nadzieję, że ściszcie trochę, jak przesadzam. Ale wiecie, to jest tak, czasami to są takie emocje, bo to widzisz coś takiego, no coś tak pięknego i szukasz odpowiedzi, czego potrzebujecie zrobić. To jest wskazówka, to jest odpowiedź na nasze pytanie. Jeśli chcecie tego spełnienia, szczęścia, radości, to już zakończa się pewien cykl, także już jesteście na dobrej drodze, to już takie, wiecie, z górki jest. Ale wprowadźcie balans, zróbcie dla siebie to, czego potrzebuje Wasze ciało, tak? Zadbajcie o siebie. Wprowadźcie harmonię do Waszego związku, dla Waszego ciała, dla Waszego umysłu. Wprowadź tą harmonię, którego potrzebuje po prostu Twój organizm, tak? Tutaj zadziewają się dla Ciebie w najbliższej przyszłości piękne rzeczy. Oh my gosh, co tu się zadziało? Wszystko wyskoczyło. Mega manifestacje, współpraca, kochani. I naprawdę dostatek, to czego pragniecie. Pojawi się ktoś nowy w Waszym życiu i dzięki tej osobie prawdopodobnie w jakiś sposób odzyskacie chęć do życia. Być może to nam uciekło, patrzcie. Widzicie, co odrzucacie? Uciekło nam na pół metra od stołu. Ta karta. Piątka mieczy. Spójrzcie z bliska, co to jest za karta. Ta karta mówi właśnie o tym, patrzeniu w przeszłość, tak? Widzicie, jak ona tutaj patrzy w przeszłość. Tam są inne osoby, jak się dobrze przyjrzycie, nie wiem, czy będzie na tyle wyraźnie, no złapę, ale jak widać, tam są z tyłu inne osoby. Ona zbiera, te miecze symbolizują właśnie zadane jej bóle, tak mogłabym powiedzieć. Krzywdy zadane, tak? I ona po prostu postanawia w tym momencie, tak jakby widzicie, gdzieś się tutaj, ona się czuje odizolowana. Ona czuje się w jakiś sposób, to jest oszukanie, tu jest w jakiś sposób poczucie właśnie nieprzynależności, poczucie takiego strapienia ciężkiego, tak? No i Wy z tego wychodzicie, tak? Znowu, to jest, Wy po prostu potrzebowaliście odpowiedniego momentu na to, kochani. Musicie wprowadzić balans, musicie tutaj wypocząć, zregenerować się, tak aby Wasz organizm naprawdę mógł dojść do siebie, żebyście mogli naprawdę w pełni robić to, do czego jesteście stworzeni. Znajdź w sobie siłę, żeby po prostu zadbać o siebie na tyle, na ile powinno się to zrobić, tak? Wskazówki tu jeszcze poprosimy, najważniejsze wskazówki. Puść to, czego kurczowo się trzymasz. Otwórz się na coś nowego. Na jakąś nową ofertę. Coś tutaj idzie do Twojego życia. I Ty to zamanifestowałeś. Chcesz czy nie chcesz, wierzysz lub nie, ale Ty to zamanifestowałeś. Szukałeś kogoś nowego w swoim życiu. Czegoś nowego w swoim życiu. Jakiejś być może nowej osoby. Aby już przestać walczyć i przestać czuć, że ciągle się blokujecie przed otwarciem się, tak? Spójrzcie, tak? Tego spełnienia chcecie. Spójrzcie, mamy królową kielichów i mamy Emperor. Cesarz. Czyli ta największa siła, moc. Ten, który jest najsilniejszy, najmocniejszy z wszystkich króli. Twoje emocje potrzebują silnego ujarzmienia, tak? Kogoś, kto zrozumie, kto ukoi, tak? O czym nam tu jeszcze tam mówi? Praca. Tak, tutaj należy wprowadzić, kochani, również jakąś pracę. W miłości, nad związkiem, nad relacją. Widzimy tutaj, że można pewne rzeczy naprawić, tak? Mogą się te marzenia Twoje spełnić. Naprawdę.
Widać, że jesteście naprawdę już tutaj czymś przemęczeni, wykończeni. Czekacie tak jakby na coś i coś do Was cały czas nie przychodzi. Tak. Co wam, coś, co nie daje Wam spełnienia emocjonalnego. Coś, na co oczekujecie być może długi czas. Cały czas pokazuje mi się tutaj przed Wami ten wybór, tak? Wybór albo tak jakby ktoś zbyt mocno żonglował i nie był do końca pewny tego, czego chce. I dlatego tak jakby pewne rzeczy się nie mogły zadziać. Ale spójrzcie, idzie to do Waszego życia. Widzicie? Nowa okazja, nowa oferta, nowa możliwość. Być może ktoś zbliża się do Waszego życia z czymś, tak? Także pojawi się coś na Waszym horyzoncie. I spójrzcie, ponownie mamy tą samą energię i to będzie bardzo szybko, to się zadzieje mega szybko. To jest właśnie ta wieża, która się zadziewa w najbliższej przyszłości. Sprawiedliwość, kochani, idzie do Waszego życia. Wyjdziecie po prostu z tego strapienia, naprawdę. Tylko musicie porzucić to, co jest dla Was niezdrowe. To jest taki warunek. Naprawdę. Naprawdę Wam mówię, to jest taki warunek. Musicie porzucić to, co jest dla Was niezdrowe. Kilkukrotnie pokazał mi się tutaj ten diabeł, tak, który właśnie mówi o czymś toksycznym. Tak, tak. Nadchodzi, kochani, coś nowego. Ale uzbrojcie się też w cierpliwość. Tutaj się muszą zadziać pewne rzeczy. Tak. Widzicie? Mówię Wam. Ktoś się zbliża. Oczekujcie wiadomości, jakichś ważnych wiadomości. Wiedzcie o tym, że sprawiedliwość przyjdzie do Was, że zadzieją się pewne rzeczy w Waszym życiu w momencie, kiedy będziecie na to naprawdę gotowi. Musicie tutaj coś puścić, coś, czego się kurczowo trzymacie. Widać, że chcecie tak, jakbyście chcieli ruszyć naprzód z czymś, ale jakbyście nie mogli podjąć pewnej decyzji. To jest energia, która na tą chwilę, no i ponownie, tak? I pozostajecie, tak jakby pozostajecie cały czas w takim zmrożeniu. A tutaj należy włożyć jakąś pracę. I to jest właśnie też mowa o postępie. Zamiast siedzieć i czekać, należy coś zrobić. Zaraz zobaczymy, kochani, dalej. O co tutaj chodzi? Co tutaj należy zrobić? O co tutaj chodzi? Dobrze, zacznijmy sobie od pytań i odpowiedzi anielskich, tak? Zobaczymy, jakie najważniejsze wskazówki tutaj właśnie są dla Was w tej chwili potrzebne. No więc poprosimy o to, co na tą chwilę najważniejsze. Co należy zrobić? Jakie zmiany należy wprowadzić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze jedną poprosimy. Mamy, dobrze. A więc po kolei, kochani. Co najbardziej boisz się utracić? Co boisz się stracić w swoim życiu, tak? Tak, wiedz o tym, że w momencie, kiedy dorastamy, kiedy dojrzewamy również, tak? Zmieniamy się, zachodzą w naszym życiu różnego rodzaju transformacje, my się zmieniamy, nasze otoczenie się zmienia, tak? I abyśmy mogli się zmieniać również, musimy odpuszczać pewne rzeczy, tak? Musimy robić miejsce na to, aby pewne rzeczy w naszym życiu mogły się zadziać. Widać, że tutaj prawdopodobnie jesteś w tej chwili w obliczu jakiegoś takiego wyzwania, być może jakiegoś wyboru, jakiejś zmiany i boisz się, że coś stracisz. Przez te zmiany, które w tej chwili zachodzą w Twoim życiu, tak? Co boisz się stracić? Co w tym takiego jest? Boisz się stracić miłości, bezpieczeństwa, jakichś Twoich przynależności? Co jeśli to jedno tłuste kłamstwo i nie ma opcji, abyś choć jedną z tych rzeczy mógł stracić w swoim życiu? Wszystko w sobie już masz, czego potrzebujesz, tak? Naprawdę możesz zrobić wszystko. Możesz pójść wszędzie, gdzie czujesz, że Cię niesie. Postaraj się właśnie dzisiaj utworzyć albo zrozumieć, tak? Przyjrzeć, jak wygląda właśnie ten Twój najgorszy scenariusz. Dlaczego? Postaraj się znaleźć rozwiązanie na to, co Cię tak trapi.
Zastanów się, dokąd zmierzasz, czego w swoim życiu naprawdę chcesz. Uwierz w to, że naprawdę jesteś bezpieczny i że jesteś kochany i że przynależysz wszędzie tam, gdzie tylko zapragniesz się znaleźć, tak? Gdzie możesz w swoim życiu utworzyć trochę więcej miejsca i przestrzeni? Bardzo możliwe, że gdzieś tutaj masz mocno wypełniony grafik jakimiś takimi rzeczami, które nie są aż tak dobre dla Ciebie, tak? Może tu być mowa o tym, aby troszeczkę przeorganizować właśnie swój grafik, tak? Znaleźć troszeczkę więcej czasu dla siebie samego, żeby troszeczkę więcej znaleźć czasu na jakiś zwykły, nie wiem, spacer, odpoczynek, relaks, tak? Przeczytanie książki. Zrobić po prostu dla siebie samego coś, pobyć po prostu, napić się herbaty, posiedzieć i pobyć w swoich myślach, tak? Znaleźć po prostu trochę przestrzeni i czasu na to, żeby po prostu pobyć, zrelaksować się, też nie zapychać sobie głowy, tylko po prostu pobyć w swojej przestrzeni. Gdzie Twoja dusza chciałaby w tej chwili się znaleźć? Gdzie chciałabyś podróżować, gdybyś mogła, tak? Wiedz o tym, że kiedy podróżujemy, wtedy rozwijamy się, tak? Wzrastamy. Otwieramy się na takie nowe przygody, na gęsią skórkę, na jakieś niecierpliwość, na zrozumienie, tak? Na zaufanie również często też. Na to, aby po prostu zaufać, że wszystko będzie ok, tak? I pójdzie po naszej myśli. Tak, nasze serce i nasze myśli są tak jakby przedłużeniem tego, czego pragniemy, tak? I w to musimy się tak jakby oddać, szukać właśnie tego, co nas satysfakcjonuje, tak? Robić rzeczy, które nas pasjonują, które kochamy robić, to, do czego nas wzywa. Jakie miejsce teraz Cię wzywa? Gdzie chciałbyś się znaleźć? Wybierz dzisiaj właśnie jakąś lokację, tak? Wybierz sobie jakieś miejsce na mapie i zrób już jakiś plan względem właśnie wyjazdu w to miejsce, tak? Może stwórz jakąś taką mini tablicę marzeń na rzecz właśnie tej podróży, tak? Możesz poszukać jakichś zdjęć w Google, czy tam na Pinterest na przykład, poszukać jakieś fajne fotki, które z tego miejsca są, z jakiejś restauracji, z widoków, miejsce, które chcecie zobaczyć, gdzie chcecie być, tak? Aby poczuć, jakbyście już tam byli. W ten sposób szybciej przyciągniecie do siebie. Wtedy też wszechświat wie, że Wy już coś zrobiliście, że Wy zrobiliście jakiś krok w kierunku tego, że naprawdę chcecie się tam znaleźć, tak? Uwierzcie, że tam się znajdziecie i po prostu zaufajcie. Zróbcie po prostu jakiś krok w tym kierunku, tak? Tak, a więc czy wystarczająco wypoczywasz? Czy wystarczająco pozwalasz się swojemu organizmowi zregenerować? Aby móc korzystać ze swojego życia w pełni, tak? Czy masz wystarczająco snu? Twoje ciało nawołuje tutaj, że prawdopodobnie potrzebuje troszeczkę więcej wypoczynku. Postaraj się zrobić właśnie dzisiaj coś dla siebie. To po raz kolejny tutaj jest taka mowa, żeby sobie poświęcić ten czas. Weź kąpiel z jakimiś olejkami esencjonalnymi, na przykład lawendowy, tak? Który jest mega relaksujący. Połóż się na przykład dużo wcześniej do łóżka niż normalnie kiedykolwiek się kładziesz, tak? Mega wcześnie po prostu się połóż, włącz może jakąś relaksującą muzykę, melodię, którą zasiesz, może jakieś afirmacje przed snem i po prostu zauważysz, jak na drugi dzień się obudzisz zupełnie innym samopoczuciem, zupełnie innym staniem, zupełnie innym nastawieniem. Rano też obudź się z uśmiechem, rozciągnij swoje całe ciało, pozwól na przepływ tej energii w Twoim organizmie, tak? Postaraj się po prostu dać sobie więcej przestrzeni, możliwości i czasu na to, żeby zaopiekować się swoim ciałem. Komu jesteś gotowy, aby przebaczyć? Tak, wiedz o tym, że to, co Ci się przytrafiło, nie definiuje tego, kim jesteś. Pamiętaj o tym, że to my definiujemy to, kim wybieramy, aby się stać. Tak? Więc przyszedł czas na to, żeby odpuścić pewne rzeczy, żeby wybaczyć pewne rzeczy i po prostu ruszyć do przodu, tak? Twoja dusza jest już gotowa na to, żeby przebaczyć coś. Bardzo możliwe, że właśnie jest coś, jakaś ważna strefa w Twoim życiu, na którą długo oczekujesz. Coś, co czujesz, że jest zablokowane, zahamowane. Coś, co się dla Ciebie po prostu nie zadziewa. Tutaj jest właśnie mowa o tym, że należy coś przebaczyć, komuś coś przebaczyć, aby odpuścić. I to właśnie uwolni Was. To da Wam ten przepływ energii, której potrzebujecie. To spowoduje, że poczujecie ten
wolność, tak? Że poczujecie po prostu, że możecie ruszyć naprzód. Postaraj się również spojrzeć na drugą osobę, której ciężko jest Ci coś przebaczyć, tak jakbyś stanął z jej perspektywy, tak? Stań w jej butach, mogłabym powiedzieć, tak? Postaraj się też zobaczyć, jak ta osoba się zmieniła przez te doświadczenia, jak ona wzrosła, tak? Jak się rozwinęła dzięki temu, jak Ty się zmieniłeś dzięki temu, czego się nauczyłeś dzięki temu, tak? Zastanów się właśnie, kim chcesz się stać i przed czym tutaj się w jakiś sposób być może powstrzymujesz lub hamujesz. Czego chce Twoja dusza? Odpuść pewne rzeczy, aby móc ruszyć do przodu. Możesz napisać taki list przebaczenia, tak? Na przykład do danej osoby, mówiąc wszystko to, co chciał, czy chciałabyś powiedzieć tej osobie, tak? Napisz wszystko, nie cenzuruj, po prostu jak leci, wszystko napisz, wyrzuć z siebie te wszystkie negatywne i te pozytywne emocje, te podziękowania i te wszystkie trudne uczucia, tak? Ten żal, ten smutek, poczucie zawiedzenia się i dlaczego, wszystko, tak jakbyście chcieli tej osobie wszystko powiedzieć. Na koniec, kochani, praktykujcie sobie modlitwę Ho'oponopono, tak? Ten list oczywiście możecie spalić, w ten sposób odpuszczać tą energię, tak? Wypuszczacie z powrotem to do morza emocji, tak? Odpływa to od Was tak jak fala. Także postarajcie się zrobić dla siebie właśnie taki mały rytuał, mogłabym to nazwać rytuałem odpuszczenia, tak? I właśnie po zrobieniu tego, po spaleniu tego listu, możecie zamknąć oczy, położyć swoje ręce na portalu serca i wyobrazić sobie, jak ta osoba stoi przed Wami i mówić do niej takie słowa. Możecie też to zrobić na żywo, tak? Jeżeli jesteście na tyle gotowi, aby zrobić takie rzeczy. Jeśli nie, to możecie to po prostu zrobić w myślach. Wasze emocje wystarczą do tego. Kochani, to jest energia. Energia działa wszystko. Energia robi wszystko, naprawdę. Także wystarczy, że Wy sobie wyobrazicie i że będziecie praktykować względem tej osoby po prostu takie piękne słowa. Piękne, proste, a zarazem na początku też takie ciężkie słowa, bo w momencie, kiedy mamy żal, ciężko jest powiedzieć pewne rzeczy i wydaje nam się, jakbyśmy się sami okłamywali. Lecz no to są nasze blokady, tak? Musimy odpuścić pewne rzeczy, żebyśmy mogli ruszyć z naszym życiem do przodu. Wy sobie tylko sami robicie krzywdę w ten sposób, jeśli trzymacie do kogoś żal. Bo wy się powstrzymujecie przed radością w swoim życiu, trzymając w sobie smutek, poczucie pokrzywdzenia. To była tylko lekcja. A więc, kochani, jak brzmi modlitwa Ho'oponopono? Kocham Cię. Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Dziękuję. I takie słowa najlepiej powtarzać przynajmniej 3 razy, tak? Wszelkiego rodzaju afirmacje i takie mantry powtarzamy po 3 razy, aby ugruntować, tak? To stwierdzenie, które powtarzamy. Możecie oczywiście jeszcze więcej razy powtarzać te słowa, tak? Do momentu, aż poczujecie takie odpuszczenie, taki luz, taką wolność, tak? To naprawdę jest wspaniała modlitwa, która przynosi niesamowite ukojenie. Ja uwielbiam włączyć sobie jeszcze taką kojącą muzykę przy tym. To jest coś niesamowitego, jakie niesamowite emocje potrafią z nas wyjść, jakie niesamowite rzeczy potrafią z nas wyjść. No to jest po prostu coś pięknego. My się uwalniamy od tej kotwicy ciężkiej, która nad nami tak ciąży, tak? To są te dziesiątki, kochani. Przełamujecie coś w sobie. Naprawdę coś w sobie przełamujecie. Kogo dzisiaj obwiniacie? Widzicie? Po raz kolejny mamy potwierdzenie, a więc czy dopuszczacie to do swojej świadomości, czy nie? Wasza podświadomość mówi Wam, że należy komuś coś przebaczyć. Dla Waszego dobra. Że Wy się zatruwacie. To jest Wasza trucizna. Musicie po prostu odpuścić. Osoba, która obwinia innych, nie rozpoczęła swojej lekcji. Osoba, która obwinia siebie samego, rozpoczęła swoją lekcję. Za to osoba, która nie obwinia nikogo, ukończyła swoje lekcje. Postaraj się dzisiaj wziąć odpowiedzialność właśnie za to, co się zadziewa wokół Ciebie. Kogo dzisiaj obwiniasz? Postaraj się właśnie uwolnić od takiego osądu, tak? Postaraj się uwolnić od poczucia bycia ofiarą, od winy, tak? Od oporu, opierasz się tutaj czemuś. Wiedz o tym, że to nie służy Ci w żaden sposób. W ten sposób hamujesz też przepływ energii w swoim życiu. W momencie, kiedy czujesz się ofiarą, czujesz się słaby.
To jest automatyczne, chcesz czy nie chcesz. Pozostając w poczuciu ofiary, pozostajesz takim słabym człowiekiem. I to jest tylko mowa o tym, że nie wyciągnąłeś lekcji z tego, co się przydarzyło, bo to była dla Ciebie lekcja, jakaś lekcja siły, mocy, czegoś, co się w Tobie miało zadziać, czegoś, co miałeś zrozumieć, tak? Kiedy pozostajesz właśnie w takim poczuciu właśnie krzywdy, tak? Wtedy obniżasz tą energię, tak? Blokujesz się. Nie ufasz po prostu w to, że rzeczy się zadziewają tak, jak się powinny zadziać. Wiedz o tym, że zmierzasz w lepszym kierunku. Tam takie rzeczy nie przynależą. Odpuść po prostu te wszystkie negatywne emocje. Tam, gdzie zmierzasz, przynależy tylko i wyłącznie miłość, odwaga. I tego właśnie tam potrzebujesz. Idź po prostu po to, czego chcesz w swoim życiu. Podejmij dzisiaj właśnie ten wybór i bądź gotów na to, żeby przebaczyć, żeby odpuścić pewne rzeczy. Twoje serce Cię zaprowadzi, nie bój się. Jaka jest najbardziej ograniczająca Cię myśl, która w tej chwili hamuje Cię przed tym, czego pragniesz w swoim życiu? Co sobie w tej chwili wmawiasz? O czym w tej chwili myślisz, tak? Jeśli myślisz o swoich marzeniach, jaka jest Twoja pierwsza limitująca myśl, która Ci przychodzi do głowy, która powoduje, że rezygnujesz ze swoich marzeń? Jeśli na tą chwilę jeszcze nie żyjesz życiem swoich marzeń, to znaczy, że jakaś część Ciebie nie wierzy w to, że to jest możliwe. Tak? Wiedz o tym, że przyszedł czas na wzrost, tak? Upgrade, kolejny level, kolejny poziom. Przyszedł czas na to, aby zadziały się dla Ciebie pewne rzeczy. Postaraj się spojrzeć po prostu oko w oko tym swoim wierzeniom. Skąd one się biorą, skąd one pochodzą. Jakie nowe wierzenia jesteś gotów zaadoptować, tak? Jakie stare wierzenia jesteś w stanie już porzucić i zrozumieć, przejrzeć i przejrzeć na oczy i zrozumieć, że to tylko były jakieś tam klapki na oczach, tak? Zobaczysz, jak niesamowicie to zacznie zmieniać rezultaty. Wiedz o tym, że Twoja wiara to są korzenie Twoich rezultatów, także coś Cię limituje. Jakieś Twoje wierzenia limitują Cię przed tym, aby zadziało się coś w Twoim życiu, tak? Zajrzyj, zobacz tą prawdę, nazwij ją po imieniu, uzdrów ją po prostu i idź dalej, idź po to, co naprawdę, do czego jesteś stworzony, czego w życiu pragniesz, czego w życiu oczekujesz, czego w życiu chcesz. Kolejno, kochani, jakie są Twoje cele, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie, o Twoją sylwetkę, w jakim miejscu w tej chwili się znajdujesz, jeżeli chodzi właśnie o Twoje zdrowie i o Twoją sylwetkę, w jakim miejscu chcesz się znaleźć, dlaczego jeszcze nie osiągnąłeś czy nie osiągnęłaś tego efektu końcowego, tak? I co należy zrobić, aby faktycznie znaleźć się tam. Tak? Jeśli Twoje ciało mogłoby dzisiaj mówić, gdyby mogło do Ciebie przemówić ludzkim językiem, to co by do Ciebie powiedziało? Co by powiedziało? O co by Cię poprosiło? Twoje ciało. Nie patrz na siebie i na to, co Ty lubisz, czego nie lubisz, co Ci się chce, czy nie chce. Twoje ciało. Twoja świadomość. Bo Ty już wiesz. Ty doskonale wiesz, co dla Ciebie jest dobre, a co dla Ciebie nie jest dobre. Tak? Co Twoje ciało by dzisiaj do Ciebie powiedziało? Zastanów się nad tym. To jest naprawdę bardzo ważne pytanie dla Ciebie dzisiaj. To jest bardzo ważna zmiana, którą należy wprowadzić. Nakarm swoje ciało tym, czego potrzebuje. Tym, co je zregeneruje. Również nakarm swój umysł tym, czego potrzebujesz. Tym, co doceniasz. Tym, co kochasz. Postaraj się wprowadzić jakieś takie nowe, ekscytujące cele może, jeżeli chodzi właśnie o Twoje zdrowie. Aby wprowadzić to na jeszcze wyższy poziom, tak? Aby zadbać o siebie jeszcze bardziej. Jakieś nowe cele, takie ekscytujące, które pomogą Ci po prostu ruszyć naprzód z czymś, tak? Dobrze, kochani, zobaczmy, co tutaj dalej mają właśnie dla Was Wasze anioły do przekazania. Jakie ważne wskazówki? O czym jeszcze potrzebujecie tutaj wiedzieć? Motywacja. Tak, czyli znaleźć tą motywację. Widzicie, nowe, ekscytujące cele, jeżeli chodzi o zdrowie. To również pomoże w jakiś sposób naprawić Wasze życie miłosne, seksualne.
Tak. I to również wpłynie w bardzo dużym stopniu na Waszą miłość do siebie samego. Tak. Dlatego być może należy tutaj wprowadzić trochę więcej jakiegoś ruchu, zaadoptować jakieś nowe, zdrowe nawyki żywieniowe. Może nie czujecie się dobrze i komfortowo w swoim ciele, co odbija się na Waszym związku miłosnym, co odbija się na Waszej pewności siebie, co odbija się na innych ważnych rzeczach. Może czegoś się boicie tutaj, może coś Was limituje, jakieś wierzenie. Miejcie odwagę, aby porzucić to, co Was najbardziej ogranicza. Tak? Właśnie te przyzwyczajenia, wierzenia, używki, nałogi, to, co po prostu z Wami nie rezonuje tam, gdzie dążycie. Ponownie, kochani, jest tutaj coś sobie tak jakbyście kryli, zamykali, tą Waszą wewnętrzną moc, to, co po prostu Was łączy, również Waszą seksualność, tak jak wspomniałam. Postaraj się odkryć, co masz w sobie, tak? Widzimy, że tutaj Wasze wewnętrzne dziecko woła do domu, tak? Woła do domu. Gdzieś tutaj nawołanie jest, aby faktycznie zaopiekować się tym swoim wewnętrznym dzieckiem, ukoić je. Tak, spójrzcie. Pozostajecie w jakimś takim poczuciu właśnie bycia ofiarą. I należy z tego wyjść. I to ma związek z tym właśnie Waszym wewnętrznym dzieckiem. Bardzo możliwe, że gdzieś za dziecko zostaliście w jakiś sposób skrzywdzeni. Może ktoś zranił Wasze uczucia. Poczuliście się niezaakceptowani. Może ktoś Was wyśmiewał, tak? Może w domu nawet gdzieś czuliście się w jakiś sposób niezaakceptowani, w jakiś sposób gorsi albo wytykani lub niezrozumieni, tak? I przez to tak jakbyście pozostawali cały czas w tym poczuciu bycia ofiarą, niezrozumieni. Cały czas tym pozostajecie. Pamiętajcie o tym, że to są tylko przekonania. Wy nie jesteście zobowiązani pozostać w tym, w czym byliście. W momencie, kiedy dojrzewamy, dorastamy, to jest nasz wybór, czy pozostajemy w pewnych rzeczach, czy uczymy się, jak sobie z nimi radzić i idziemy do przodu, tak? Niektórzy ludzie pozostają całe życie w nieprzerobionych lekcjach i całe życie się męczą. I to życie jest dla nich piekłem. Nie muszą iść do piekła, bo całe życie cierpią. Nasze zadanie właśnie, przychodząc tutaj na ziemię, jest uczyć się od dziecka, od maleńkiego, kiedy tylko się rodzimy, stawiamy pierwsze kroki, przewracamy się, wstajemy, ponownie próbujemy, ponownie i ponownie, aż w końcu nauczymy się chodzić. Później uczymy się jeść, uczymy się pić, uczymy się trzymać stabilnie, uczymy się mówić. Każdy krok po kolei, całe życie się uczymy. Uczymy się później w szkole, potem się oduczamy. Pierwszą połowę życia się uczymy, drugą połowę życia się oduczamy tego, co nas nauczono. Ale kochani, przychodzi czas na użycie tej swojej mądrości, którą się nabyło, tak? Pewne rzeczy trzeba się nauczyć, później trzeba przegrać, żeby zrozumieć dlaczego, tak? Czasami musimy doświadczyć pewnych lekcji po to, żeby po prostu zacząć spełniać nasze marzenia, po to, żeby one były właśnie jakimś tym uzupełniającym puzzlem w tej naszej układance, tak? Ale należy po prostu to odpuścić. Dostajemy pewne lekcje, odpuszczamy je, bierzemy ze sobą tylko to, co faktycznie nam się przyda, tak? To, co faktycznie jest przydatne, bo za to też trzeba mieć wdzięczność. I to jest ważna rzecz w życiu, kochani, że nie możecie pozostawać właśnie w takim poczuciu bycia ofiarą. Weźcie pod uwagę, jak dane rzeczy w życiu Was zmieniły, jak Was wzmocniły, jakimi twardzielami się przez to staliście, ile w sobie macie mocy, jaką macie pewność siebie. Zauważcie to, docencie to, co w sobie macie. Zauważcie po prostu z jasnością to swoją magię, którą macie. Porzućcie to, co Wam nie służy. Pamiętajcie o tym, że nie jesteście do niczego przywiązani. Tak jak wspomniałam, nic pewniejszego w życiu nie ma jak zmiana, tak? Także zrzućcie swoją maskę. Bądźcie po prostu sobą. Bądźcie naturalni. Bądźcie tym, kim jesteście, aby spełniać swoje marzenia. O czym marzycie? O czym śnicie? Czego Wy chcecie? Nie czego chcą wokół Was, czego oczekują od Was. Czego Wy chcecie? Uwierz w magię i uwierz w to, że po prostu to się może dla Ciebie zadziać. Wystarczy, że w to uwierzysz. Nie pozostawaj w poczuciu takiego odrzucenia, nieprzynależności. Idą do Ciebie nowe początki. Idą ogromne zmiany. Masz pomoc z góry. Zadzieją się ważne zmiany w Twoim życiu. I również zostanie wprowadzony właśnie ten balans, kochani. To może mówić też o tej właśnie zmianie, o tej wierze. Dlatego musicie wierzyć. Miejcie w sobie tą wiarę, macie pomoc, spójrzcie kochani, macie pomoc z niebios, ktoś nad Wami czuwa, ktoś, kto był w Waszym życiu blisko Was, a w tej chwili czuwa nad Wami
z niebios. Ktoś, kto koło Was jest cały czas i Was wspiera. Ktoś, kto codziennie Wam pomaga, tak? I naprowadza Was po prostu na to, czego w życiu potrzebujecie. Miłość. I soulmate. Wow! Bratnia dusza, kochani. O czym nam tutaj mówi ta miłość i bratnia dusza? Kochani, więc albo jakaś nowa osoba pojawi się w Waszym życiu i to będzie właśnie Wasza bratnia dusza. Tak, tak jakby... Jakbyście odnaleźli coś na nowo. Jakąś miłość, jakieś uczucia, coś, co gdzieś się zakończyło, odnaleźliście na nowo. Przywiązujcie uwagę do znaków. Spójrzcie ponownie, tę dziesiątkę mamy, na którą akurat tak wyjątkowo zwróciłam uwagę. Więc przywiązujcie uwagę do znaków. Będą lada moment jakieś okazje naprawdę do świętowania, do celebrowania. Ale tutaj nawiołuję się do Was, aby przyjrzeć się, na ile jesteście w stanie coś zmienić, nauczyć się, porzucić coś. Spójrzcie, to jest ta sama osoba, tak? Tak, dziura w duszy, tak? To są dokładnie te dwie te same osoby, tak? A więc tutaj jest mowa o tym, aby faktycznie coś w sobie otworzyć, nauczyć się tutaj czegoś, kochani. Aby uzupełnić tą dziurę, która gdzieś tutaj jest. Odnajdź swój potencjał, swoją misję życiową. Czego chcesz, czego pragniesz? To jest ta właśnie pustka, którą należy wypełnić. Teraz wszystko mi się połączyło w całość, tak jakby mi się puzzle połączyły w całość. Jest pustka, bo czujecie, że w jakiś sposób się nie spełniacie. Tak jakbyście poszukiwali jakiejś swojej misji życiowej. Skup się przede wszystkim w tej chwili na swoim zdrowiu. Wiedz o tym, że zakończa się jakiś cykl w Twoim życiu, tak? Zaprojektuj swoje marzenia, tak? Czyli czego pragniesz? Czego pragniesz? I chroń swoje marzenia również, tak? Nie dziel się z wszystkimi swoimi marzeniami. Zobacz, to wewnętrzne dziecko, tak? I to, czego pragniesz. Czyli coś wewnątrz Ciebie pragnie wydostać się na zewnątrz. Coś pragnie zostać odkryte, tak? Coś, co w środku w Tobie drzemie. Chroń swoje marzenia, nie dziel się z wszystkimi. Wiedz o tym, że przyjdą do Twojego życia rozwiązania. Postaraj się naprawdę użyć swojej wyobraźni i kreatywności. Naprawdę nawołuję się do Ciebie, aby użyć swojej kreatywności. To jest coś, co chce się wydostać na powierzchnię. Przed czymś się blokujesz, czegoś się tutaj boisz, kogo się boisz? Zastanów się. Wiedz o tym, że jesteś chroniona. Jesteś chroniony. Ważne, że dla Ciebie rzeczy zadzieją się zimą, tak? Zimą wszystko się znajdzie już na swoim miejscu. Tak. Kochani, zimą będziecie już tam, gdzie trzeba. W tej chwili należy włożyć pracę. W tej chwili należy włożyć pracę w to, co trzeba zrobić. Właśnie w te relacje, tak? Ściągnij maskę, bądź sobą. We wszelkich relacjach, znajomościach, czy to rodzina, czy to związek miłosny. Zdejmij maskę. Bądź sobą. Miej wiarę. Kochani, nowe początki do Was idą, naprawdę. Balans, równowaga. Otwiera się przed Wami nowa możliwość, ale miejcie wiarę. Bądźcie sobą. Przestańcie się kryć i udawać kogoś, kim nie jesteście. Postarajcie się skupić teraz na tym, na czym możecie. Może postarajcie się troszeczkę, tak jak mówię, trochę więcej czasu poświęcić trochę na jakiś relaks. Może trochę poczytać jakieś książki, które pomogą Wam poradzić sobie z tym, z czym sobie nie radzicie, tak? Pracujcie po prostu w tej chwili nad tym, na czym jesteście w stanie pracować, bo tutaj jest właśnie mowa cały czas o tym, że należy włożyć pewną pracę w coś. Zobaczymy zaraz, kochani, jeszcze, jakie tutaj są wskazówki dla Was. Znowu będzie trochę dłuższe czytanie, ale chcemy zobaczyć wszystko. Do końca, co tutaj jest, wycisnąć do ostatniej kropelki. Jakie wskazówki dla naszego wodnika? A więc uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom, tak? Czyli to, co w tej chwili myślisz o danej osobie, danej sytuacji, nie mylisz się. Wiedz o tym, że nie mylisz się. Twoja intuicja Cię nie myli. Jakie jeszcze wskazówki dla naszego wodnika? Franceska. Czego teraz pragniesz? Widzicie? Po raz kolejny. Czego naprawdę pragniesz? Wyobraź to sobie, a Twoje marzenie się spełni.
Wiedz o tym, że negatywne myśli zahamują rozwój sytuacji. Więc nie myśl negatywnie. Skup się tylko i wyłącznie na tym, czego chcesz. Wyobraź sobie, jakbyś to już miał, jakby to już do ciebie przyszło, tak? Jakbyś to już utrzymał i już byś mógł cieszyć się tym. Wyobraź sobie po prostu, jak to będzie, mieć to, czego pragniesz, być tam, gdzie chcesz się znaleźć, tak? W miejscu, w którym chcesz być. Poczuj to. Jakie jeszcze wskazówki dla naszego wodnika od przesłania aniołów? Idealny termin, pięknie. A więc spójrzcie, kochani, właśnie nastał dla ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się właśnie natchnieniu. Wiedz o tym, że drzwi są otwarte. Tak jak wspomniałam, że jakieś drzwi się przed wami otwierają. Przejdź po prostu przez nie. Wiedz o tym, że anioły będą cię wspierać i będą ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, dlatego że masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść właśnie sukces. Wszystko i wszyscy są po twojej stronie i wspierają cię w dążeniu do tego twojego celu. Jakie jeszcze wskazówki dla wodnika? Bądź cierpliwy. To, o co prosisz, jest już bardzo blisko. Bądź cierpliwy, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. No spójrzcie, no idealny termin, a zaraz obok bądź cierpliwy. Także bądź cierpliwy, bo idealny termin już, to już lada moment się zadzieje. Zobaczcie, wszystko w porządku, nie martw się, wszystko działa we właściwy sposób. Czyli dokładnie tak ma się zadziać. Jeżeli jest jakieś opóźnienie, to jest przyczyna. Zdobądź więcej informacji. Także potrzebujesz więcej informacji, rozejrzyj się zatem uważnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania. Do mnie po raz kolejny, kochani, przemawia ta książka. Jest jakaś ważna książka, którą musicie przeczytać. Więc jeśli macie coś w tej chwili w swoim głowie, wiecie o jakiejś książce, o czymś, co należy przeczytać, to jest nawołanie. Możecie również zajrzeć do książki Louise L. Hay, Jak uzdrowić moje życie, tak? I tam możecie znaleźć również wskazówki, jeśli chodzi o wasze ciało, problemy ze zdrowiem na przykład, jeśli takie macie, tak? Także tą książkę mogę sama polecić, bo też nasunęła mi się na myśl w momencie, gdy widziałam właśnie to podczas czytania, tak? Płodność. Tak, kochani, a więc tutaj może być mowa o tym, że coś nowego pojawi się w waszym życiu, tak? Ma to związek właśnie z nowym początkiem, tak? O czym mówi płodność, czyli o nowym starcie. Może to mówić o jakimś nowym potencjale, o może o jakimś nowym biznesie, tak? Ogólnie ta karta oznacza, że nadszedł taki niezwykle urodzajny okres w twoim życiu. I że to jest idealny czas właśnie na podjęcie decyzji o dziecku albo o nowym projekcie. Teraz wszystkie drzwi stoją dla ciebie otworem. Ponownie te drzwi, kochani. Także w tej chwili jest idealny termin na to. Bądź cierpliwy, ale wiedz o tym, że w tej chwili możesz już podjąć te kroki, tak? Zadziewają się już te rzeczy, tak? Wiadomo, że to się nie pstryknie i już się nie zadzieje, tak? Ale jesteście już tu, tak? Wiedz o tym, że twój umysł jest płodny. Masz wiele nowych i wspaniałych pomysłów. A obfitość płynie do ciebie szerokim strumieniem, ponieważ wszystko jest jeszcze w zarodku. Cierpliwie czekaj na proces wzrostu. Dbaj o siebie i o swoje projekty, abyś pozostał silny i płodny. Posiadasz dotyk Midasa. Wszystko, czego dotkniesz, zamienia się w złoto. Są dobre wiadomości dotyczące ciąży albo adopcji. Odrzuć smutki i poczucie winy. Po prostu ciesz się sobą. To dobry czas właśnie na rozpoczęcie nowych zadań. Pięknie, kochani, cudowna energia. Kolejno mamy przewodnictwo bogiń. Zobaczmy, jakie tutaj ważne wskazówki jeszcze są dla was. Możecie zacząć się już zastanawiać, kochani, nad swoim pytaniem, tak? Pytanie na koniec, pytanie odpowiedź, czyli co chcecie wiedzieć, tak, nie, kiedy się coś zadzieje, tak? Możecie mieć jakieś pytanie właśnie, które trapi wam głowę, które smywa wam sens powieki i nie daje wam spokoju, także możecie zaraz na samym końcu właśnie zapytać o to, tak? Dobrze, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Odwaga. Miej w sobie tą odwagę. Daj się ponieść przygodzie. Bądź odważny i podejmuj ryzyko. Obfitość to wspaniały czas, by wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcie, realizować nowe pomysły, tworzyć nowe okoliczności. To również bardzo płodny czas, więc dla osób starających się o dziecko jest to idealny moment. Po raz kolejny, tak? Łatwe do zrobienia. Więc nie ma potrzeby spieszyć się lub robić coś na siłę. Na wszystko jest odpowiedni czas. Widzicie? Dlatego pewne rzeczy się nie zadziewały, bo coś, wiecie jak to jest? Pewne rzeczy muszą wskoczyć na swoje miejsce. Przechodziłeś pewnego rodzaju metamorfozę, tak?
Spójrzcie, przeobrażenie, kobieta motyl. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. Pięknie, kochani, no to niesamowita po prostu energia. Ogromna metamorfoza, przez którą w tej chwili przechodzicie, tak? To może mieć związek, kochani, z Waszą płodnością również, z Waszymi właśnie może ideami, pomysłami, może czymś, czego w życiu chcecie, pragniecie, tak? Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze czytanie z jednej karty, czyli ta nasza juice, karta wskazówka. Skoncentrowane wszystko to, co potrzebujecie w tej chwili usłyszeć. Jedną kartę tutaj poprosimy dla naszego wodnika. Pięknie, mamy i jedną kartę. Morza Mintaki. Tak, a więc przyjdzie do Was, kochani, ta klarowność. Pięknie. Dostrzec potencjał, rzucić światło na podświadomość, tak? Czyli zobaczyć to, czego w tej chwili nie widzicie. Uważa się, że Mintaka, tak jak widać tutaj na tej pięknej karcie, to jest taka wodna planeta, a jej wody są tak kryształowe, że nie można sobie tego nawet wyobrazić. Jak widać tutaj takie krystalicznie czyste, tak? Tak czyste, że widoczność w wodzie wynosi wiele, wiele kilometrów. Karta Mórz Mintaki reprezentuje taką krystaliczną, czystą jasność potencjału i możliwości. Chodzi tutaj o zdolność i decyzję, aby dostrzegać właśnie potencjał we wszystkich ludziach i sytuacjach, które Was otaczają. To może być jedna z Twoich takich wrodzonych cech albo znak na to, że to, czym się obecnie zajmujesz, ma ogromny potencjał. Uważa się, że Mintakanie byli galaktyczną rasą istot dostrzegających światło we wszystkich i we wszystkim. Bardzo możliwe, że otrzymałeś tą kartę właśnie jako takie potwierdzenie, że dana sytuacja lub projekt cechuje się niezwykłym potencjałem i przyniesie doskonałe rezultaty. Ta karta pojawiła się w Twoim rozkładzie, więc to stanowi taki bardzo pomyślny znak dla Ciebie, tak? Że wszystko toczy się właśnie we właściwy sposób, zapewniając realizację najwyższego potencjału wszystkich zaangażowanych w to osób. To bardzo optymistyczna i pełna światła karta, przynosząca wspaniałą harmonię, radość i pozytywne wyniki. Carl Jung powiedział kiedyś, że to, czemu nie pozwalamy przebić się do świadomości, pojawia się w naszym życiu jako los. A więc pojawiająca się w snach i sztuce woda często reprezentuje też nieświadomy umysł. Wyciągnięcie tej karty właśnie może też oznaczać, że zostałeś wezwany, aby rzucić światło na wszelkie wzorce, których nie jesteś świadom, tak? Czyli te wszelkie blokady, które w sobie możesz posiadać. Aby spojrzeć na nie i zobaczyć je jeszcze wyraźniej, tak? Świadomy sposób, tak? Tak, by nie pojawiały się w Twoim życiu pod postacią losu. Jakie podświadome wzorce dojrzały do tego, aby wydobyć je na światło dzienne? W jaki sposób możesz dostrzec tutaj potencjał danej sytuacji, z którą w tej chwili się mierzysz i na jakie nieuświadomione wzorce masz w tej chwili właśnie rzucić światło? Dobrze, kochani, a więc na koniec Wasze pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że pytania już są, że już przemyśleliście, o co chcecie zapytać. I zobaczmy. Jakie odpowiedzi mają dla Was Wasi aniołowie? Trzy karty poprosimy. Kompromis. Druga i trzecia. Nie. Nie przestawaj. A więc, tak, czyli to jest potwierdzenie, kochani, tego, co tutaj się zadziewa, tak? Czyli to jest bardziej, tak. Wiecie, dlaczego jest odpowiedź nie? Nie martwcie się o to, dlaczego. Ja Wam powiem od razu, dlaczego nie musicie się martwić o odpowiedź. Dlatego, że czeka na Was coś lepszego. Dlatego kompromis. Nie przestawaj szukać, nie przestawaj czekać, nie przestawaj marzyć, nie przestawaj mieć nadziei. Idzie do Ciebie coś jeszcze lepszego, niż sobie po prostu wyobrażałeś, czy wyobrażałaś. Nie był odpowiedni moment na to, tak? I dlatego pewne rzeczy się nie zadziały dla Ciebie. Należy tutaj po prostu podejść do tej sprawy z rozsądkiem, tak? Nie przestawać wierzyć i czekać. Mieć nadzieję, wiedzcie, że czeka na Was coś jeszcze lepszego, niż sami byliście w stanie zamanifestować.
Także bądźcie otwarci, miejcie nadzieję na lepsze jutro, bo takie naprawdę do Was idzie, kochani. Jesteście już u kresu, naprawdę u kresu. Widzimy, że tutaj długo musieliście być cierpliwi, a tu już jest końcóweczka, tak? Także tu już takie, wiecie jak to jest, przed wschodem słońca jest najciemniej. Także w tej chwili właśnie znajdujecie się w tym oto momencie. Zadbajcie o siebie, wprowadźcie balans. Róbcie wszystko to, co dla Was jest dobre. Dajcie sobie miłość, zaopiekujcie się sobą. A wtedy przyjdzie do Was wszystko, czego potrzebujecie. Dajcie sobie po prostu czas na tą transformację, przez którą w tej chwili przechodzicie. Dziękuję Wam pięknie, kochani. Jeśli coś tu z Wami rezonowało, to bardzo Was proszę o pozostawienie lajka. Wtedy wiem, że to faktycznie Wam się podoba, że to z Wami rezonuje. Bardzo bym Was również prosiła o komentarze. Kocham je czytać, uwielbiam po prostu. Niesamowitą radość mi sprawiają. Także jak najbardziej zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się tym, co tutaj z Wami rezonuje i czy chcecie tego więcej, tak? Oraz czego chcecie? Może chcecie jakichś konkretnych czytań pod konkretne rzeczy? Piszcie o tym, tak? Podsuwajcie pomysły, będziemy reorganizować w razie czego, nie? Także jeśli znacie również jakieś osoby, z którymi chcielibyście się podzielić moją pracą, to również zachęcam Was do tego, będę Wam niezmiernie wdzięczna. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz za dzisiaj. Życzę Wam samych cudowności. Regenerujcie się, kochani. Balansujcie się, dochodźcie do tej harmonii i zdobywajcie to, co do Was należy. Samych wspaniałości Wam życzę. Do usłyszenia następnym razem. Pa!